Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałek, zapraszam was na kolejny odcinek Medieval 2, krzyżowcami naszymi. Tutaj bitwa, a dobra. Automatyczna, od razu wam powiem. I rozpieprzyliśmy tych buntowników w Trymiga. I teraz będziemy się przeszkalać i ruszać na Damaszek. Więc to będzie dosyć ciekawe, tak mi się bynajmniej wydaje. Przygotujmy jeszcze, dobra, dyplomaty nie mogę, nic nie mogę ruszyć, okej. Niech poleci tura. Tutaj, panowie, węgierska krucjata ruszyła na gazę, ale dużo tutaj mają gaza, zobaczcie, oni mają dosyć dużą armię pod tą gazą, muzułmanie w sensie. Więc to może być dosyć ciężkie, jeżeli chodzi o, panowie, przebicie tych przeciwników. Tych przeciwników, co ja w ogóle gadam? Jeżeli chodzi o przebicie tutaj kalifatu, mam nadzieję, że Węgrzy... O, Węgrzy zajęli gazę. Węgrzy zajęli gazę. Szanuję, szanuję. Mam nadzieję, że w tej gazie się utrzymacie, bo macie ze mną prawa handlowe. Więc będziecie dostawać... Krucjata zakończona sukcesem. Świetnie. Super, już wychodzę na turę, o to chodziło. Raporty budowy, wojna wypowiedziana, okej. Czyli w tej gazie sobie siedźcie, Węgrzy. Trzeba przeszkolić, tak? Ready and able. Ready and able. Ready and able. Chciałbym przeszkolić wszystko, co tutaj mogę tylko przeszkolić. Wszystko, dosłownie wszystko, czyli dwie tury prawdopodobnie. Raz, dwa, trzy, cztery. No trzy tury jeszcze coś dowerbuję, wiecie co? Tych panów szkoda, że nie mogę szkolić. Bardzo nad tym ubolewam. A chciałbym, bardzo bym chciał ich przeszkolić. To sobie zostawmy w tym miejscu. Tutaj oni się cofają z tej Linkozji, tak? No i tak ma być, właśnie o to chodzi. Rekrutacja, tutaj się robi Garrison Square, świetnie, niech się robi. Antiocha, czy mógłbym księdza? Nie mogę księdza, ale tutaj mogę, o, mogę znowu z crossbow militia i to mi się podoba, bo te crossbowy będą świetne po prostu. Doszkul tych panów i przydałoby się w Edessie zrobić jakąś taką mini armijkę. Tylko jak ja mam to zrobić? Balista, Grain, kupiec. Bortel, to szpieg oczywiście, Tortosa, w Tortosie coś postawić? Wzrost handlu towarami. Niech wzrośnie. Kerak. Stawia się Small Chapel. Wzrost handlu towarami. Bowyer. Lewy Archer, Small Chapel, Brotel. Nie. Na razie to zostawmy w ten sposób. Musimy doszkolić armię w Jerozolimie. Teraz oczywiście mogę chyba poruszać moim dyplomatom. I szukajmy tutaj polskich osad, polskich miast. Tutaj chciałbym pójść w stronę Armenii jakoś, tym dyplomatom. Co tutaj jest? Tu jest, okej, dobra. No i w sumie za niedługo prawdopodobnie będziemy tutaj docierać do Armenii. Może z nimi podpiszemy nawet sojusz. W ogóle, czekajcie, Gruzini czy Armeńczycy? Chyba Armeńczycy przyjęli pierwszych chrzest. Tak mi się wydaje, z tych nacji tutaj przy okolicznych, to chyba oni byli pierwsi. No jak widać, żadne inne państwo jeszcze tego nie zrobiło, prawda? Dlatego, że tak powiem, mamy świat podzielony jeszcze. Ale powiem wam tak, no lepiej mi idzie teraz niż wcześniej, bo wcześniej to bardziej nagrywałem na szybko i z musu, bo obiecałem tą kampanię. A teraz po prostu siadam sobie na spokojnie i czaskam. A zróbmy. Bum. Chcę polepszyć. Lista zakończona sukcesem. Oczywiście. Tu by się przydał właśnie ksiądz. Priest. I can't do that. Dobra, trzeba land clearance tutaj rozbudować, żeby była więcej ludności. A propos doszkalania. Okej, czyli to będzie doszkalane. Czyli raz, dwa, trzy. Okej, to jest jedna tura. Mogę dowerbować do was jeden oddział. Czy wy tu macie Militia Crossbowmen? Macie, crossbow militia. Nie mogę postawić trzeciego. Liczba tur. Aha, czyli dwie tury. Powiem wam tak, ta armia to jest taka 2 na 10. Dobra, mam pomysł. Rozwiążemy sobie. Tak, was przeszkolimy do full. Ok. Was usuniemy. Zrobimy dwa oddziały tej kawalerii, która jest bardzo droga, ale sądzę, że się to będzie opłacać. Wojna wypowiedziana, super.
Tutaj dalej Bizancjum stoi pod moim miastem. I to jest trochę irytujące. Wiecie co, zwerbuję ich dla picu. Chociaż wiecie co, nie. W następnej turze będę mógł werbować tutaj Spearmenów, więc to mi się bardziej opłaci. Niech się robi Grain Exchange w Antiosze. Też się buduje w Aleppo. Czy mogę coś? Nie, mogę zmienić Aleppo na wioskę. Blacksmith, tutaj się robią rzeczy w Edessie. Czy w Kraku coś robię? Robię. W Jerozolimie się robi? Oj, w Jerozolimie to się bardzo dużo robi. W Tortosie chciałbym postawić brothel. Okej. Okay. Aj, zapomniałem o tym dyplomacie, ale doszedł. O, dochodzimy już coraz dalej. Mogłem też moim dyplomatom tam pójść. O, super. Zaraz sobie z nimi zagadamy. Mamy sojusz na razie z Obama. z oboma państwami muzułmańskimi, które z nami sąsiadują i są dla nas największym zagrożeniem, więc po prostu ten sojusz muszę jeszcze utrzymać. I za niedługo, przepraszam bardzo, będę gotowy do wojny. Bez problemu, będę gotowy do wojny. Tutaj księstwo kijewskie chyba nawet. Okej, okay. The Polish senior duke is dead, okej. Okay. Nowa misja. Your reputation with... Okej, okay. Otrzymasz... Jeżeli co tutaj zrobię? Okej, okay. Muszę tutaj powiększyć... Właśnie, wiarę, prawda? Więc będziemy tutaj powiększyć wiarę. Kardynał umarł, oczywiście. Ogłoszono sojusz kundowalan. Pięknie, o to chodziło. Dobra. Zagadajmy z tym panem, bo na pewno z nim nie mamy... A nie, mamy trade rights, więc... Chyba was pogięło. Podejdźmy, może tutaj znajdziemy jakichś Armeńczyków. Ale fajna muzyczka. Okej, mamy pieniążki. Mamy pieniążki. I Antiocha, przydałoby się ją jakoś ulepszyć. Tutaj się zrobię blacksmith za jedną turę. Tutaj mogę już werbować. Dobra, róbmy Spearmanów, jep. Bowyer to będą Levy Archers, Leather, co tu jest? Convert to Town, czyli zmienić w miasto. Czy to się w ogóle opłaca robić? Bo nawet nie wiem. Okej, okay, zróbmy to. Wiecie co, wolałbym w Jerozolimie stawiać na razie budynki, które ulepszą po prostu wszystko. Ale że Antiocha też musi być moim głównym punktem handlu. Zrobimy sobie tutaj merchants, albo zrobimy paved roads. W ogóle, gdzie mi jeszcze brakuje dróg? Tu są, tu są, tu są. W Jerozolimie drogi są zrobione na fulla, tak? Świetnie. W Karku też. I zostaje nam 3000. Więc tak, ta armia została przeszkolona w 100%, więc ją zabieramy. Do Jerozolimy trzeba wsadzić tutaj właśnie, widzicie. Tego pana, dwa razy Spear Militia i tyle. I nasza główna armia będzie teraz ruszała na Damaszek. Rekrutacja, nie, tu bym wolał coś postawić jeszcze, tylko co, Ballista Maker, nie, Grain Exchange, nie, Stonemas Hood, no nie za bardzo. Dobrze, postawmy Town Halla. Niech będzie. Mamy 3000 na plus, więc to jest całkiem nawet dobry wynik aktualnie. To się zrobi, to się zrobi. Świetnie. Balista, nie. To muszę zrobić. 6000. Muszę sobie zostawić na to pieniążki. W Karaku się zaraz skończą land clearance robić. Czyli zrobimy stables i będziemy mogli tu chociaż kawalerię werbować. Tutaj powstanie jeden militia. Dyplomaci. Dyplomaci, dyplomaci, dyplomaci. Jeszcze raz dyplomaci, bo o nich w ogóle całkowicie zapomniałem. Agenci. Szpieg. Dyplomata tutaj, dyplomata tutaj. Świetnie. O kurde, tutaj na Cyprze on ma już coraz lepszy handel. Ile dostajesz? 119 florenów. Szanuję bardzo mocno. Czyli ruszamy w stronę szukać polskich osad. Jest, Polish Wooden Castle. Prawa handlowe. Balast. No i super. Mam tutaj prawa handlowe z Polską, czyli mogę teraz cofnąć mojego dyplomatę aż pod Anglię i z nim zacząć rozmawiać. Ten gościu się fajnie wyszkoli i niech sobie tutaj handluje i zbiera pieniążki. Tutaj na razie nie chcę nic zrobić. No właśnie. Ty na Damaszek będziesz szedł. Okej, dobra, kończymy turę. Ty, bo ja nie wiem, czy ja tam dyplomatę przy Armenii poruszyłem. Ej, Gaza się dalej utrzymuje i dalej ma wsparcie.
Szanuję to, szanuję, Gaza wytrzymała. I Gaza niech tutaj będzie, to będzie moja taka naturalna granica, niby. Z jednej strony nie chcę im pomagać, żeby nie rozwścieczyć moich sąsiadów, a z drugiej strony jej istnienie jest dla mnie bardzo ważne. Bo gdy Gaza upadnie, a oni będą stali tutaj z wielką armią, która podbiła Gazę i odbiła ją z rąk według ich wierzeń niewiernych, czyli nas, co będzie im stało na przeszkodzie, żeby ruszyć od razu na Jerozolimę i okryć się chwałą? No właśnie, nic, więc będziemy musieli przygotować się też na oblężenie Jerozolimy. Zaprezentowana panna młoda, biorę wszystko jak leci, nie? Naprawdę. Wieści rodowe, to i ogłoszenie sojusz. Super. Kardynał nominowany. Jak tam papież? Czy papież mnie lubi? Papież mnie uwielbia. Krucjatę na razie nie mogę zwołać, ale papież lubi bardziej, kurde, tutaj, zobaczcie, Aragon i Wenecję niż mnie. I to jest bardzo ważne, żeby on ze mną zostawał w takich stosunkach, no, dosyć dobry. Może tutaj pójdziemy jeszcze do Duńczyków, super. Po drodze będzie akurat. Podchodź, moja wielka armia krzyżowców. Ale zdupiłem to. Dobra, jeszcze jedną turę będą musieli poczekać w Damaszku, żebyśmy im spuścili srogi spierdziel. 3000 tylko na plusie, słabo. Niech się to werbuje i buduje. Town Guard. Market. Później Land Clearance. I Town Guard. Okej, świetnie. Mogę coś werbować jeszcze? Nie mogę. Small Chapel, Priest, mógłbym tutaj rekrutować księdza. Bowyer, Leather Armor, nie. Wiecie co, 3, 2, 3. Zrobię sobie po tych Levy Archerów, czy ja tu coś zostawiłem? Tak, jeden oddział łuczników jest. Senior. Armeński. Łucznik. Oui, senior. Oui, at once. Okej, będziemy sobie tutaj szli na spokojnie. Tobą się już ruszyłem. Tutaj wszystko mam ogarnięte. Przed Essie się kręcą Turkowie, to jest całkiem normalne, więc nie ma o co się bać na razie. Dopóki mamy sojusz, nic nie powinni nam zrobić, bo oni też wiedzą, że mając wojnę z Cesarstwem Bizantyjskim, oni sobie sami nie poradzą, więc wiecie. Pieniążki na razie idą w górę fajnie. Fajnie, fajnie. A będzie ich jeszcze więcej. Moorish Kalifat. Okej. Nowy członek rodziny. Wpływy 12 tysięcy, wydatki 15. Aha. Dania i Norwegia sojusz. No spoko. Ładnie widzieć, że tutaj Danowie i Norwedzy, Szwedzi się jednoczą. Fajna sprawa. No i czas przejść do oblegania Damaszku. A Damaszek to już jest miasto, które będziemy musieli zdobywać naprawdę, no naprawdę długo. Bo tutaj jest dosyć duża armia, która go broni. I nie sądzę, żeby oni chcieli je opuścić, tak. Więc będziemy musieli to powybijać wszystko. Kupiec, dajcie mi kupca jeszcze jednego. Mógłbym jeszcze gdzieś kupca postawić sobie? Mógłbym. Ale wiecie, co mnie bardzo boli? Że nie mogę przetrenować tego. Właśnie. Że tych łuczników nie będę mógł przetrenować. I to mnie bardzo boli. Antiocha buduje się tutaj na naszą, kurde, jedną z lepszych praktycznie osad. Północnej części naszego królestwa mini. Więc keep it that way. Wzrost handlu towarami 4. Dobra, land clearance niech tutaj powstanie. Edessie się wybudowało, co miało się wybudować. I zróbmy tutaj dwa razy spearmenów. Nie wiem nawet po co, ale po prostu zróbmy, żeby byli. O, może tak. Gaza cały czas utrzymuje się na dość silnej pozycji. I tak bym chciał, żeby tak zostało. Czy ja bym chciał gdzieś kupców jeszcze mieć? Patrzcie, on tutaj przyszedł. We save the finest goods for you, this. Okej. Dobra, będziemy szukać. Powiem wam tak, nie podoba mi się to, że tutaj jest coraz więcej Turków na moich terenach. To mi się bardzo nie podoba. Znowu zapomniałem się ruszyć i
dyplomatom. Oni mi coś zaczynają proponować. Zobaczymy, co to jest. Dobra, czyli ja wiem, że oni wkrótce uderzą, jeżeli mi nic nie zaproponowali. Okej, czyli trzeba dopieprzyć w Damaszku tam ludziom i wysyłać armię na południe. I ruszamy na wojnę. Nie możemy już dłużej po prostu czekać i sądzić, że będzie utrzymywany sojusz. Trzeba zacząć podbijać i trzeba pokazać po prostu, kto tutaj jest królem na tych terenach i rejonach i się po pierwsze nie poddawać. No, z tym poddawaniem to ciężko nie powinno być, prawda? Tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra, Tortosa. Zawieszenie broni. Okej. Przepraszam, dyplomata. Szkoda, że tu nie ma Kattengat, nie? Okej, spróbujmy wysłać kupca na ich tereny. A kupca z Antiochy chyba, bo w Antiochy mam kupca, czy w Aleppo? O dobra, Turcy idą, czyli coś się dzieje, coś się będzie zaraz działo. 92 floreny na turę. Dobra, handluj, kolego. Handluj, super sprawa. Ty też tutaj handlujesz, świetnie. Tutaj się wybronimy. Sądzę, że tak, bo jeżeli zaatakują mnie trzema oddziałami, to ja tutaj mam więcej, nawet będę mógł wyjść z zamku i ich pobić. Okej, Damaszek ile się utrzyma? 5 tur i chciałbym ich zmęczyć jak najdłużej, ale widzę idących tutaj Turków. Okej. My sultan is your ally. Trzeba ubezpieczyć się wojskiem w Jerozolimie. Tu by mi się 6 tysięcy przydało, żeby to postawić. I tu sobie pieniążki zaoszczędzę. Zrobię jeszcze land clearance, bo to jest tylko ileś tam 800 sztuk złota. Ale muszę to o właśnie, garrison quarters. Czyli jednak muszę troszeczkę się spłukać z pieniążków. Armorer. O właśnie, armorer. Czy ja mogę armorera tutaj? Jak to w ogóle, kolego, wyglądasz? Tak, okej. Aj, bo ja robię blacksmitha. Czyli jeszcze nie mogę armorera. Ale w takim bądź układzie to ja postawię armorera tutaj w Antiocha. Zróbmy to w ten sposób. Dobra, niech będzie tak. Z racji tego, że Turcy są coraz bardziej tutaj po prostu agresywni, muszę się zacząć... Kurde, znowu o dyplomacie zapomniałem! Nie. Dlaczego? Kurka wodna, no. Dlaczego zapominam o tym cholernym dyplomacie? Mogłem już pójść do Duńczyków, może już bym Armeńczyków znalazł, a tu dwie tury w dupę. Chociaż tym na północy się troszeczkę poruszałem dyplomatą, prawda? Więc sądzę, że jest okej. No ale tego tutaj żałuję. Może jeszcze do Persów mi się uda dojść, jeżeli istnieją, a jak Mongołowie tu wjadą, to ja się załamę chyba po prostu, bo pobić Mongołów będzie graniczyło z czymś po prostu niemożliwym, a jeżeli mi się uda, no to panowie, szacuneczek. Dla mnie oczywiście. Tu jest kupiec. Tutaj mogę kupca postawić. Powinienem móc kupca, ale nie mam tego marketu cholernego. O właśnie, dobra, olać. Dobrze, dyplomatyczne wieści. Quasarman Empire, The Crusader States, Selyuk Manekuman Kanat. Okej, czyli za niego będziemy atrowani, nie? Na 100%, bo ci muzułmanie, oni będą się trzymali razem. Coś tu mi się skończyło robić. Tutaj nie mam 6000 nawet na ciebie, kolego, więc odpuszczam na razie. To przeszkolić. Jak najszybciej. Zacząć werbować po prostu armię, nie? To kosztuje bardzo dużo, ale apki ma tylko 200. Więc spukajmy się na razie z pieniędzmi. Z pieniędzy tutaj. Zabezpieczmy się na wypadek po prostu Bizancjum. Bo nie chciałbym się tą osadą zajmować już. Naprawdę. Dobra, i to wystarczy. W Nikozji już nic nie chcę po prostu o niej nawet słyszeć. Coraz więcej Turków tu jest. Ja pierdzielę, dlaczego? Będziemy atakowani. Zostaniemy zaatakowani przez kogoś. Tylko jeszcze nie wiem przez kogo. Przez Turków mi się wydaje, że raczej na pewno. Trzeba coś zrobić. Tu jest Independent, czyli to są... Okej, czyli Turkowie to oblegają.
ogłoszono dżihad. Ja pierdzielę, naprawdę? Na mnie? Have the people of Islam been taught to embrace peace and mercy? There are some sins that the infidels commit, however, that cannot be forgiven and warrant no mercy. Islam can no longer stand idly by and allow further desecration to all that is sacred. Now is the time to wage holy war, jihad, upon the black. Ja pierdzielę, dżihad na Jerozolimę. Dobrze, panowie, przygotujmy się, nie oddamy Jerozolimy bez walki. Już wiem, gdzie i po co idą Turcy. Już teraz to wszystko rozumiem. Oui, mon roi. Très bien, seigneur. Oui, at once. Duńczycy, gdzie jesteście, do cholery? Très bien, seigneur. Będzie wojna. I będę miał wojnę z każdym państwem muzułmańskim, które mnie otacza teraz. Czyli to są Turkowie, to są Kalifat, Srifat, wiecie, Jezus Maria. Co tu się stanie? Bizancjum, potrzebuję w tobie sojusznika na pewno. I to na 100% potrzebuję u ciebie sojusznika. Troszeczkę chyba przyjąłem za pasywną politykę. Tak mi się wydaje. Zdradzeni. Okej, czyli Turcy mnie jeszcze nie zdradzili. Z tymi mamy wojnę. Nasza wielka armia oblega Damaszek i musi dalej go oblegać. Królestwo Polski, dobre relacje. Szukam tutaj Duńczyków, nie? Danish Army, dzień dobry. Dobrze, idziemy do Anglików. Nie mamy wyboru. Czyli to jest tureckie, tak? Okej, rozumiem. Za niedługo będę atakowany. Czy mógłbym zwołać ja krucjatę? Czyli za krótko od poprzedniej krucjaty, żeby poprosić o następną. Dobrze, trzeba się ubezpieczać, bo idziemy na wojnę. Dobrze, ile ich tu jest? Panowie, ja się z wami żegnam. I następny odcinek rozpoczniemy od ataku na Damaszek. Miejmy nadzieję, że go dobrze rozegram. Miejmy nadzieję, że mi się tutaj powiedzie, że tak powiem. Wysyłam posiłki do Jerozolimy. Nie wiem, czy ona się w ogóle utrzyma jeszcze. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Bardzo mi było miło. Zapraszam już na kolejne materiały niedługo. Hejka!